Hello guys, witam cieplutko wszystkich Zedbach z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj myślę, ja to tak może niezbyt rozsądnie nazwę jako dodatkowa część, druga część do najprostszego bluesa. Dlaczego tak mówię? Słuchajcie, bo akordy są, wiecie, takie same jak w tej pierwszej części graliśmy, zdaje się, amol, demol i emol. Myślę, że wszyscy znamy te akordy, prawda? Amol, demol i emol. I więc pogramy sobie w tych akordach, z tym, że może już to będzie troszeczkę nie tak proste granie. Przedtem graliśmy bardzo prosto, więc teraz troszeczkę dodamy różnych takich rzeczy, moim zdaniem dość ciekawych. Więc jeżeli chcecie sobie, prawda, dograć inne rzeczy w tych prostych harmoniach, akordach, proszę zostańcie ze mną. Chciałbym zwrócić uwagę również, że pogramy sobie na dwa sposoby. Mówię o prawym, o rytmie mówię. Będziemy próbowali sobie pograć w takim prostym. Również spróbujemy sobie to pograć troszeczkę w taki sposób, żeby mieć część perkusji i wtedy nasz rytm wyglądał będzie. Prawda? Tu, żeby pograć, żeby mieć snare razem z naszym graniem werbel. Słuchajcie, więc amol. I jeszcze jedna uwaga. Słuchajcie, tu nie trzeba odrywać, ja już o tym mówiłem, zwróćcie uwagę. Żeby zagrać to, wystarczy delikatny ruch ręki. Prawda? Może niektórzy z was myślą, że ja nie ruszam palcami. Tak ja. To jest to, żeby zagrać melodyjkę. Słuchajcie, 2-3 mm podnosimy palec na strunę, żeby to nie wyglądało tak, wiecie. Ja już o tym mówiłem. I mówiłem ja, jak to odbierają inni. Więc sobie popatrzmy, co się gra w amol. Gram drugi próg, trzeciej do pierwszego, drugiej, wracam na trzeci, pusta i wracam tu. Widzimy, dodajemy do tego akord. OK? W tempie, słuchajcie, tu ja grałem za wolno. To normalnie gra się dużo szybciej. I normalnie to się gra tutaj. Więc tu jest taka nasza prawda, układ taki do prostych akordów. Normalnie to się gra tu, wiecie, w ten sposób. To tylko tak, żebyście wiedzieli, prawda, że to, co gramy tutaj, to nie jest jak to się gra. To jest bardzo uproszczone dzisiaj pogramy. Należałoby to grać tak. W tym układzie, prawda, ale my nie będziemy sobie rozciągać ręki i łamać palców, więc gramy. Prawda? Tak jest dwa. Co się dzieje w D? Więc nam w zasadzie jest potrzebny kawałek D. Ja nie proponuję ustawiać całego D. Jak widzicie, ja gram palec czwarty i drugi z bdemol. Tu jest moja melodyjka. Trzeci, pierwszy, trzeci, drugi, trzeci. I wtedy mamy. I wracam. Dwa. Nie ja, wiecie, gadam tam za długo. Więc. Drugi, czwarty. Wracam. Dwa. I uwaga. Emol. Emol, dwa palce, wszyscy wiemy. Gdzie jest na... Jest tutaj melodyjka. Drugi, pusta trzecia. Drugi, pusta czwarta. I dociskamy, czyli jest. Wracamy do D. Nie mogę mówić. Absolutnie nie mogę mówić i grać. Okej, okay. Więc jesteśmy B. Wracamy do A. I słuchajcie, dograliśmy tu A. Z
zrobiliśmy to, uderzamy E, słuchajcie, bardzo, bardzo ważny akord, najważniejszy w moim życiu bluesowy, bluesowe E. To nie jest to, to nie jest jakieś tam, prawda, czy takie, to nie jest to naleposkie, to nie jest też to, to nie jest też to. Uderzamy pustą strunę E. Śledzimy najważniejsza sprawa z dzisiejszej lekcji, obawiam się. Pusta struna E. Czwarty palec czy trzeci? Trzeci próg drugiej, pierwszy próg trzeciej, drugi palec idzie na drugi próg czwartej. To jest najbardziej bluesowe E w moim życiu i chciałbym, żebyście zaczęli używać ten akord. Możemy go tak grać, ale tu już palce, prawda, mi robi ciężko. Tu te ścięgna czuję, jak postawię czwartym, prawda? To mam bardzo lekko, dłoń się nie męczy, prawda? Prawda? I możemy tu sobie położyć czwarty po pierwszej, ok? Czyli wracając do naszej sprawy, może zagrajmy wszystko od początku, prawda? Tym pierwszym rytmem. I słuchajcie, drugą część możemy już zrobić sobie z werblem grać, czyli co się dzieje. Więc pierwsza część jest, przejdźmy tu, więc co robią palce już wiemy, popatrzmy sobie co robi prawa. Tak graliśmy do tej pory, bas i od spodu, jednym palcem. Tu jest nasza melodyjka, prawda? Na D to samo. Potem idziemy dalej, to samo. I uwaga, prawda? Nasze E bluesowe. A, i ja tam jeszcze ze... Gramy z werblem, z bębnami. Co dzieli te dwie części? Ja robię w tym momencie. Dograliśmy dwa. I. Piąty, trzeci, piąty, trzeci, pierwszy i. I zaczynamy grać w innym rytmie, ok? Więc tu dzieje się to samo. Wszystko to samo, co się dzieje. Tu się robi. Ja robię. Od dołu zaczepiam i lekko przytłumiam. Zwróćcie, tindam jest. Początek taktu, początek. Tam graliśmy bas na początek i od spodu szarpaliśmy w pierwszym rytmie, a tu mamy, ja muszę bo się nie wyczuć. To jest grób. Czyli mamy. Słuchajcie, możecie sobie tu dobić te G lub możecie zrobić I. W
Więc słuchajcie, dlaczego tak? Bo tu już nie ma bębnów, żeby mieć bębny, więc dlatego sobie gramy. To co robię, to jest mój snare, mój werbel. To dodaje oczywiście, to staje się bardziej atrakcyjne. Co chciałbym, żebyście zapamiętali, to TSE, to jest T7. Tu trzy dźwięki tylko i E w basie, struna. To jest też ok, ale to jest, wiecie, to nie jest bluesowe good enough. To jest bardzo bluesowe. Co chciałbym jeszcze, że to co gramy, to jest pierwszy rytm. Od dołu tylko podrywam. Drugi rytm. Dodajemy werbel, prawda? Widzieliśmy przed chwilą. I dodajemy naszą zagrywkę. Te dwie rzeczy. Ten akord, proszę, sobie zapamiętajmy. To jest Stevie'ego Ray Vaughana. On bardzo często takim E7 grał. Więc te dwa rytmy sobie też, żebyście wiedzieli, że to można na dwa sposoby zagrać. I najważniejsza rzecz, słuchajcie, ja na początku powinienem wspomnieć, więc to jest generalnie granie pod gitarzystę ZZ Top, Billy Gibbons. Jeżeli sobie posłuchacie Lagrange. I to jest grane tu normalnie, w tym układzie, ale ponieważ dla wielu osób by mogło to się okazać, prawda, za too complicated, za trudne, więc sobie zrobiliśmy to w takim prostym układzie, żeby każdy sobie mógł, prawda, tylko leciutko podnosimy paluszki, nie wyrzucamy, wiecie, palców w kamerę. Takie bym miał sugestie. No cóż, dziękuję ślicznie, pozdrawiam się plutko, dziękuję wszystkim ostatnim subscribers. See you next time, guys. Thank you, bye bye. God bless you all. Bye.